Nie wchodź w związek z pierwszą lepszą osobą, z którą zaczniesz się spotykać. Taki będzie temat dzisiejszego materiału, ale więcej opowiem Ci za moment. Zapraszam. Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie po krótkiej przerwie, bo nie było mnie tutaj prawie miesiąc, natomiast od razu na wstępie chcę Wam powiedzieć, żebyście się nie martwili, dlatego że kanał będzie się rozwijał, a kolejne materiały już w drodze. Natomiast nie mam ostatnio również najłatwiejszego czasu, no i wpłynęło to troszkę na regularność, właśnie jeżeli chodzi o kanał. Natomiast nie o tym dziś będziemy rozmawiać. Dziś będziemy rozmawiać na temat tego, dlaczego nie powinieneś, a raczej może nie tyle nie powinieneś, dlaczego nie zachęcam Cię, abyś wchodził w związek z pierwszą lepszą osobą, z którą zaczniesz się spotykać. Zwłaszcza jeżeli miałeś długą przerwę od randkowania. Więc przejdźmy w takim razie do konkretów. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że często w społeczeństwie właśnie występuje taka sytuacja, że kiedy jakaś osoba długo nie randkowała, kiedy w życiu jakiejś osoby bardzo długo nie było, kobiety bądź mężczyzny, kiedy w życiu drugiej osoby długo nie było uczucia, bliskości, intymności, seks również, w takiej sytuacji często, kiedy ta osoba zacznie randkować, kiedy wyjdzie w końcu na randkę z drugim człowiekiem, często występuje taka sytuacja, taki mechanizm, że ta osoba chce jak najszybciej się zachłysnąć tym wszystkim, no i szybko wchodzi w związek właśnie z tą drugą osobą. I żebyście nie odebrali mnie źle, ja w tym momencie nie chcę tego oceniać. Nawet jeżeli mogę brzmieć oceniająco, staram się tego nie oceniać, dlatego że z jednej strony to rozumiem. Jeżeli Ty od dłuższego czasu z nikim się nie spotykałeś, jeżeli nie miałeś dziewczyny od 5 lat albo nigdy nie miałeś kobiety, w zupełności to zrozumiem, że jeżeli pojawi się w Twoim życiu jakaś osoba, będziesz chciał tego więcej. Jeżeli ktoś się Tobą autentycznie zainteresuje, to faktycznie również bywa uzależniające i łatwo jest się chcieć tym zachłysnąć. Łatwo jest chcieć tego więcej. Ja nie mówię, że to jest złe, natomiast to, co chcę Ci przekazać, to, przed czym chcę Cię dzisiaj ostrzec, to jest to, że jeżeli Ty wejdziesz w związek, minie trochę czasu, musisz liczyć się z tym, że bliskość z drugą osobą będzie rodzić przyzwyczajenie, przywiązanie, będą się rodzić uczucia i świetnie, tak? Jeżeli jesteś z tą osobą dopasowany, jeżeli akurat trafisz na osobę, z którą będzie Ci świetnie funkcjonować na co dzień. Natomiast jeżeli Ty zwiążesz się z dziewczyną, która ma inne wartości, która, jak się okaże z czasem, kompletnie inaczej patrzy na życie, musisz być świadomy tego, że z biegiem miesięcy, z biegiem lat będzie Ci ciężko wyjść z tej relacji, dlatego że rozstania bywają naprawdę bardzo nieprzyjemne, jest bardzo dużo przywiązania, jest dużo uczuć, no i w efekcie później może być Ci ciężko z tego związku wyjść, tak? Nawet jeżeli będziesz świadomy, że potencjalnie w tym momencie to nie jest związek dla Ciebie. Co próbuję Ci w tym momencie przekazać? Przede wszystkim próbuję Ci powiedzieć, próbuję Cię zachęcić do tego, że jeżeli długo nie randkowałeś, tak? Jeżeli miałeś dłuższe przerwy od relacji, to przede wszystkim zachęcam Cię do tego, abyś nie bał się popróbować, tak? Abyś nie bał się spotkać z różnymi osobami i abyś przede wszystkim celował w osoby, które Cię autentycznie pociągają, abyś spotykał się z kobietami, które Ci się faktycznie podobają, a nie tylko z takimi kobietami, które akurat wykazały zainteresowanie. I to samo mówię do Ciebie, moja droga, jeżeli jesteś po drugiej stronie, jeżeli są kobiety również po drugiej stronie, to samo chcę przekazać Wam, dziewczyny. Jeżeli Wy macie jakiś typ faceta, jeżeli chcecie się spotykać z określonym typem mężczyzny, to również nie guźcie się na przeciętność, tak? Zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko jest poznać idealnego partnera, tak? Ze związkami jest troszkę tak, że trzeba pójść na pewne kompromisy, tak? Nigdy nie możemy mieć wszystkiego. Zawsze trzeba z czegoś zrezygnować kosztem czegoś, a przynajmniej w większości przypadków. Natomiast to, co chcę Wam przekazać, to jest to, abyście nie godzili się na
przeciętność, abyście nie wchodzili w związek z osobami, które dla Was są po prostu okej, tak? Jeżeli ja Cię zapytam o tę dziewczynę, z którą zacząłeś się spotykać, a Ty mi powiesz, no, jest w porządku, no, a podoba Ci się? No, w miarę. Jeżeli Ty mi odpowiesz w ten sposób na to pytanie, dla mnie jest to sygnał, że ta kobieta po prostu nie do końca Cię pociąga, tak? I nie mówię, że ona musi być w Twoich oczach rakietą, tak? W cudzysłowie. Nie mówię, że ona musi być w Twoich oczach niesamowicie piękna, tak? Wygląd to jest jedna rzecz, a jest jeszcze wiele innych aspektów w związku, natomiast mówię Ci tylko tyle, abyś miał te oczekiwania, abyś faktycznie próbował celować w kobiety, w dziewczyny, które Ci się podobają, tak? Bo wówczas, jeżeli będziesz wychodził na randki z tego typu kobietami, czy z tego typu kobietą, będziesz podekscytowany, będziesz szedł na tę randkę z poczuciem, że spotykasz się z typem kobiety, w który celujesz. I tak samo sytuacja wygląda w drugą stronę, więc dziewczyny, Wy również weźcie to pod uwagę. Słuchajcie, to do czego mogę Was zachęcić, to co może Wam tutaj pomóc, to jest przede wszystkim zrobienie sobie takiej listy cech partnera, z którym chcielibyście stworzyć związek, czy też partnerki, z którą chcielibyście stworzyć związek. Nie mówię, że to musi być idealna lista, tak? Że Ty masz zrobić listę cech idealnej partnerki, ale niech na tej liście znajdą się cechy, które są dla Ciebie pożądane, tak? Jeżeli Ty chcesz się spotykać ze szczupłą dziewczyną, która, nie wiem, ma 1,70 m czy 1,65 m, zapisz to, tak? Jeżeli chcesz, aby Twoja dziewczyna była, nie wiem, charyzmatyczna, żeby miała ambicje, żeby, nie wiem, miała określone spojrzenie na życie, zapisz to, bo jeżeli będziesz wiedział, czego chcesz, będzie Ci znacznie łatwiej dostosować to później do swojego procesu randkowania, kiedy poznasz jakąś dziewczynę i będziesz czuł, że ta dziewczyna ma kompletnie inne spojrzenie na życie niż Ty, będziesz wiedział, że najprawdopodobniej po prostu nie warto pchać się z nią, mówiąc wprost, w związek, tak? Ja Ci nie mówię, że Ty się musisz trzymać tej listy zero-jedynkowo, tak? Że jeżeli zrobisz tę listę, czegoś tam nie ma, albo może nawet kilku rzeczy nie ma, to Ty nie możesz się z tą osobą spotykać, to Ty nie możesz z tą osobą spróbować stworzyć relacji. Nie, tak? Nie chodzi o to, abyś Ty nie był elastyczny, abyś patrzył na to zero-jedynkowo. Chodzi mi o to, abyś Ty wiedział, czego Ty tak naprawdę szukasz. Jeżeli ja Cię zapytam, z jaką kobietą Ty chciałbyś się spotykać, jakiej kobiety szukasz, a Ty mi powiesz, Marcin, nie wiem, w sumie to nie zastanawiałem się nad tym nigdy. To nie jest dobra odpowiedź. Rozumiem, że jeżeli nie spotykałeś się w swoim życiu z wieloma kobietami, jeżeli nigdy nie byłeś w związku, okej, w takiej sytuacji zrozumiem, że sam jeszcze do końca nie wiesz. Natomiast jeżeli spotykałeś się już z kilkoma dziewczynami, byłeś w jakimś związku, powinieneś wiedzieć, czego szukasz, a czego w związku nie chcesz, tak? To jest bardzo ważne, abyś miał w głowie taką listę, najlepiej na papierze, i abyś był w stanie się do tego odnieść, abyś autentycznie wiedział, bądź abyś wiedziała, czego szukasz. O tej liście porozmawiamy sobie jeszcze przy okazji kolejnego odcinka, dlatego że rozwinę ten temat przy okazji innego materiału, natomiast na potrzeby dzisiejszego materiału to nam wystarczy. Słuchajcie, to co chcę Wam jeszcze przekazać, bardzo istotna informacja. Jeżeli masz oczekiwania, jeżeli zrobisz sobie tę listę, to pamiętaj o tym, że Ty również w jakimś stopniu musisz odzwierciedlać to, co zapisałeś na papierze. Jeżeli chcesz się spotykać z dziewczyną, która jest wysportowana, która dba o swoją sylwetkę, która codziennie ćwiczy, a Ty ostatni raz ćwiczyłeś 3 lata temu, no to mamy tutaj lekki dysonans, tak? Jeżeli Ty chcesz się spotykać z mężczyzną, który, nie wiem, jest przedsiębiorcą, prowadzi ambitne projekty, dużo podróżuje, a Ty nie masz zbyt wiele z tym wspólnego, tak samo. Ciężko będzie Wam się długofalowo dogadać. Jeżeli Ty cenisz sobie spokój, równowagę, tak? Chcesz się spotykać z dziewczyną, która jest zrównoważona, a Ty zaczniesz się spotykać z dziewczyną, która jest bardzo emocjonalna, która ma tendencję do kłótni, do wyładowywania się na swoim partnerze, tak samo, to nie będzie to, czego szukasz. Więc przede wszystkim pamiętaj o tym, aby mieć oczekiwania, aby celować faktycznie w ten typ kobiety czy mężczyzny, którego szukasz, ale również pamiętaj o tym, że Ty, mój drogi, moja droga, musisz pracować nad swoim życiem, nad tym, aby stawać się najbardziej kompletną wersją siebie, tak? Najlepszą wersją siebie, abyś pracował nad swoim
życiem osobistym, biznesowo-ekonomicznym, abyś pracował nad swoimi nawykami i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy się teraz rozwodzić na ten temat, ale istota jest taka, abyś pamiętał, że jeżeli oczekujesz, to również dawaj od siebie, tak? Jeżeli masz oczekiwania, to musisz również w jakimś stopniu spełniać te oczekiwania sam. Jeżeli nie spełniasz ich w tym momencie, w jakimś tam stopniu, nic się nie dzieje, tak? Każdy jest na drodze rozwoju, zarówno ty, jak i twoja przyszła partnerka, ale miej z tyłu głowy, czego oczekujesz potencjalnie od swojej partnerki i również postaraj się, abyś ty sam pracował nad tymi aspektami w swoim życiu. Moi drodzy, ostatnia informacja dla was na dzień dzisiejszy. Posłuchaj, jeżeli przez długi czas z nikim się nie spotykałeś, jeżeli przez wiele lat nie byłeś w związku, tak, brakuje ci drugiej osoby, brakuje ci bliskości, intymności, brakuje ci seksu, tak, bliskości fizycznej i faktycznie zaczniesz się spotykać i będzie to ta pierwsza osoba, z którą faktycznie wyjdziesz na randkę, ja ci nie mówię, że ty nie możesz z nią spróbować wejść w związek, tak, że ty nie możesz spróbować stworzyć z nią relacji, bo Marcin z YouTube'a powiedział, że nie mam próbować z pierwszą lepszą osobą, tak? Nie o to chodzi. Natomiast pamiętaj o tym, aby obserwować na bieżąco, jak ta relacja wygląda. Czy ta relacja to jest faktycznie typ relacji, jakiego ty szukasz, tak? Czy to jest ten typ relacji, w jakim ty chcesz być? A jeżeli nie, to zadaj sobie bardzo istotne pytanie, czy ta relacja zmierza przynajmniej w kierunku, do którego ty chcesz dotrzeć w swoim związku ze swoją partnerką, tak? Jeżeli dla ciebie jest istotne to, aby w waszym związku funkcjonowała dojrzała komunikacja, minęło pół roku, a ty coraz więcej kłócisz się z tą dziewczyną, no to coś tutaj jest nie tak. Jeżeli dla ciebie jest bardzo istotne życie łóżkowe, minęło pół roku, a ty praktycznie nie uprawiasz seksu ze swoją dziewczyną, bo coś cały czas między wami nie funkcjonuje, to również coś jest nie tak. Zastanów się, czy to jest relacja, w której ty w tym momencie chcesz być. Nie mówię, że masz ją kończyć z dnia na dzień. Porozmawiaj ze swoją partnerką, tak? To nie jest tak, że wszystko będzie od A do Z funkcjonować. Będą się pojawiać problemy, ale spójrz realnie na te relacje, obserwuj ją na bieżąco i zastanów się, czy to jest związek, którego ty po prostu oczekujesz, tak? Bo tak jak ci powiedziałem we wstępie, jak już wejdziesz w związek, będą mijać miesiące, będą mijać lata, będziesz się przywiązywał i później będzie ci bardzo często po prostu z tego związku wyjść, tak? Jeżeli będziesz tego chciał, będzie bardzo dużo bólu, cierpienia, bo również będziesz już przyzwyczajony, tak? Będziesz przyzwyczajony do tej osoby i po prostu tego typu zmiany są bolesne, są trudne, więc mówię ci to po to, abyś po prostu wiedział, jak do tego podejść. Mam nadzieję, że te informacje będą dla ciebie użyteczne. Daj mi znać, co myślisz na ten temat. Moi drodzy, tyle na dzisiaj z mojej strony. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla was użyteczny. Jeżeli tak się stało, dajcie mi znać i również dajcie mi znać, co wy myślicie na ten temat. Pozostawcie komentarz pod filmem i koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, dlatego że w drodze kolejne materiały. Polajkujcie ten filmik, jeżeli był on dla was użyteczny i pamiętajcie o tym, aby napisać do mnie maila, jeżeli macie trudności z kobietą, z mężczyzną, czy ogólnie rzecz ujmując w tematyce relacji damsko-męskich, bądź w tematyce uzależnienia od pornografii. Wy dziewczyny, tak samo, jeżeli chcecie, abym wam pomógł, napiszcie do mnie maila, bo również pomagam kobietom. Także tyle z mojej strony, pozdrawiam was, do zobaczenia.